Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. SPD, czyli Smutni Panowie, dwaj zaprasza: Artur Dubiel na celowniku. Oraz kapitan Piotr Herman, czyli szpiegul.pl oraz OSS, okiem służb specjalnych. Podcast, oczywiście. Oczywiście, a także i w Szpiegul News, czyli kącik szpiegula. Dużo tego. Obawiam się, że jak zaczniesz, jak jeden z europosłów wymieniać wszystkie tytuły księcia, który nas odwiedził, to mogłoby czasu zabraknąć. O, na pewno, na pewno. To taki mały żarcik po wysłuchaniu dzisiaj radia. Piotrze, spotykamy się oczywiście standardowo, plany były inne. Jak zwykle działamy też inaczej, no ale też sytuacja powoduje, że jest inaczej. Jakiś czas temu u siebie między innymi publikowałeś o FSB, czyli o... fanklubie lubię sympatyków bursztynu. Dokładnie, tak trochę żartem, a trochę na serio i wcale to nie do końca jest takie wesołe, bo... Doniesienia medialne, w tym oczywiście też ministra koordynatora, jego zastępcę, a jednocześnie pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa w naszej przestrzeni informacyjnej, no mówiły o tym, że siatka została rozbita siatka obcokrajowców, siatka szpiegów. No i właśnie, Piotr, bo mamy taki problem, nie? Tutaj w ogóle w dyskursie publicznym i, i tym medialnym też, że raz źle pojmowani są szpiedzy w ogóle. No, ale mówiło się też, że oni nie tylko szpiegostwem się mieli zajmować, ale i dywersją. No i tu mi się pewne rzeczy zaczynają kłócić, ale może od tego wyjdźmy. Za chwilę kolejne rzeczy, które gdzieś tam budzą nasze wątpliwości. Jestem więcej niż pewien, że nie ze wszystkim się dzisiaj zgodzimy, ale no chyba wyjdziemy od tego, właściwie to będzie taki mały spinacz, który będzie spinał naszą dzisiejszą rozmowę, czy to, co się wydarzyło. Czyli zatrzymanie tych dziewięciu osób, jest faktycznie sukcesem naszych służb specjalnych, a by być precyzyjnym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiesz co, bo to ja bym chętnie popatrzył nie tylko na to zagadnienie, ale też na parę rzeczy wokół tego zagadnienia, bo to, bo to jest fascynujące. Ja właściwie nie wiem, od, od czego zacząć rozmowę. Ja może taką pierwszą uwagę bym wyrzucił, która mi się od razu skojarzyła z tą informacją, mianowicie. Nasi rządzący nie stawiają na komunikację strategiczną ze społeczeństwem, stawiają na propagandę. Efekt tego jest taki, że ponieważ no mimo wszystko mamy taką po PRL-u szczepionkę na propagandę dość mocną, tak mi się wydaje przynajmniej, to my od razu dość negująco na wszystko reagujemy. A ponieważ nawet minister koordynator będzie wydawał jakiś komunikat, to i tak wietrzymy w tym propagandę, a nie prawdziwy komunikat, tak? Czyli myślisz, że może być tak, że my źle do tego podchodzimy, że może nam przekazano prawdę, a my od razu szukamy dziury w całym? Tak, tak, ale chcę powiedzieć ci, z czego my to, dziury, to poszukiwania dziury w całym są. One są z tego, że tak, a nie inaczej reagujemy na propagandę, albo z nią mamy do czynienia. My nie mamy do czynienia z komunikatami takimi informacyjnymi. My nie mamy do czynienia z komunikacją strategiczną, czyli rząd, czyli władza, rozmawia ze społeczeństwem, społeczeństwo rozmawia z władzą, no na tym to polega, tak? Natomiast jesteśmy ładowani komunikatami i to na poziomie propagandowym, to wszystko i to jest problematyczne. Ale ja tylko chciałem o tym, chciałem powiedzieć o tym tylko dlatego, że z tego wiąże się nasza konkretna postawa wobec, wobec wszelkich komunikatów, jakie płyną. Normalną cechą ludzką jest, wydaje mi się to, przynajmniej w naszym społeczeństwie, w społeczeństwie zachodnim od razu mówię szeroko. Że my będziemy narzekać, po co nam służby nic nie robią, nagle jest jakiś tam zamach terrorystyczny na przykład, i już, prawda, o właśnie, pieniądze straciliśmy i nie mogliśmy temu zapobiec. Społeczeństwo nie wie i się nie dowie i nie powinno się dowiadywać, tak uważam, ile zamachów w międzyczasie udało się zatrzymać w różnych fazach, prawda. I to sama jest sytuacja, myślę, jest tutaj. To znaczy, ja bym tak przykleił, ponieważ sytuację znamy. Tylko i wyłącznie z mediów. My wiemy tylko to, co media nam przekazały. Co oznacza, że jest to informacja niezweryfikowana, nie pochodząca z nieznanego źródła. Po prostu nie potrafimy ocenić najgorsza możliwa informacja. I na podstawie takiej informacji spróbujemy sobie coś powiedzieć dzisiaj. To, to jest takie zastrzeżenie, chciałem powiedzieć, te wszystkie, bo to jest bardzo istotne. I teraz mówiąc o tej informacji, czy jest to sukces służb. To poczekaj, Piotrze, zanim do tego przejdziemy, jeśli mogę, mhm. bo poruszyłeś. Tak wiele ważnych kwestii, że chyba się obawiam, czy nie wiem, czy wszystko zdążyłem sobie zanotować, żeby to poruszyć. Wiesz co, ja dlatego to tak szybko przeleciałem, bo ja chciałem właśnie zaznaczyć kontekst tej konkretnej informacji i kontekst tego, w jaki sposób my to odbieramy. Bo ja też asekuracyjnie w pewien sposób chciałbym powiedzieć, żeby nikt po drugiej stronie, zwłaszcza jak panowie niektórzy nas słuchają, a wiemy, że słuchacie. To pozdrawiamy przede wszystkim bardzo. i nikt nie neguje waszej ciężkiej pracy, bądź Boże, nie. nie o to chodzi całkowicie. Ale kilka ważnych kwestii na pewno na pewno Piotr poruszył, i ja też to powtarzam Piotrze studentom, i pytam się, czy nasze służby są skuteczne. Oczywiście na swój sposób prowokacyjnie pytam. no Opinie są bardzo różne, a ja potem mówię: no ale na podstawie czego tak naprawdę wyciągacie pewne, pewne wnioski, bo o pewnych rzeczach dowiemy się za lat 10-20-30, o niektórych może wcale. I czasem też dobrze... Wiesz, Sartu, że kontrwywiad w kraju, bo to jest bardzo istotne. Współczesny kontrwywiad powinien być oparty, teraz taka idea tylko, powinien być oparty o to, że nie działa jakaś jedna czy dwie służby i tylko one się tym zajmują i koniec. Kontrwywiad polega na stworzeniu właściwego systemu kontrwywiadowczego. I teraz zobacz taką sytuację, jeżeli system kontrwywiadowczy jest zorganizowany we właściwy sposób i każdy najmniejszy nawet urzędnik poczuwa się do tego, mało tego każdy obywatel się do tego poczuwa. To jeżeli system jest tak skonstruowany, że na przykład i teraz rzucam przykład, od razu mówię, że nie znalazłem żadnej informacji, żeby z tą konkretną, którą dzisiaj omawiamy, było to związane. Ale załóżmy, że straż ochrony kolei, gdzie jej dokąd wywiadu, nie? Znajduje nagle takie kamery one są na bardzo strategicznej magistrali kolejowej i tak dalej. Czasy mamy, jakie mamy. Tam tą magistralą poruszają się takie, a nie inne ładunki. Jest podejrzenie kontrwywiadowcze. My nie wiemy, czy ono jest prawdziwe. Ale SOK informuje o tym kontrwywiad. Zobacz, teoretycznie powinno powiedzieć, no wstyd, kontrwywiad nie miał swoich źródeł osobowych, a SOK właśnie ich poinformował, że coś takiego się dzieje. No ale to właśnie na tym polega. Jeżeli jest system sprawny i on działa... To nawet ratownik wopr jak coś zobaczy na basenie, to jego informacja od niego na temat kontrwywiadowczy, jakieś tam podejrzenie oczywiście uzasadnione, dotrze i ona może spowodować dalsze domino, dalszą kulę śnieżną. To jest właśnie system. Na tym polega kontrwywiad. On nie polega na tym, że jeden czy dwóch kontrwywiadowców gania po mieście, pracuje z Humintem, inni pracują z Osintem, analizują to i mamy królika z czapki. Bardzo fajny wątek poruszyłeś, bo ja też jestem zdania, że wcale już ta słynna czy literówka nie musi mieć wszędzie swoich ludzi. Wystarczy, że właśnie będzie ta współpraca, a nie muszą być źródłami jako takimi. Ale przypomniałem sobie, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, bo między innymi o komunikacji strategicznej, strategii komunikacyjnej, postawie mediów. No niestety, bardzo często jak się te komunikaty medialne czyta, one są mocno nieprecyzyjne i takie, bym powiedział, kolokwialne. Z drugiej strony, czy to będzie minister, czy jakikolwiek rzecznik opowiadał, zawsze będzie ostrożnie dobierał słowa i będzie de facto unikał jakikolwiek Nazwijmy to konfrontacji z dziennikarzami, bo ktoś może to dużo. Ale to pewien. nie minister jest przekaźnikiem w komunikacji strategicznej. To nie o to mi nawet Piotr chodziło. Chodziło mi tylko o to, że osoba, która z poziomu rządowego przekazuje jakiś komunikat, musi robić to wybitnie, ostrożnie, mieć to wręcz nauczone jak wierszyk, bo jedno pytanie, na które pozwoli ze strony dziennikarzy i reakcja jego już może dać wiele, jak ktoś potrafi między wierszami czytać. Więc z jednej strony te postawy rozumiemy, z drugiej niestety kłania się jeszcze przewodów, parę innych jeszcze sytuacji, gdzie niestety pod tym kątem strategicznym ja mam wrażenie, że trochę leżymy i tutaj też chylę czoła i całkowicie się z Tobą zgadzam. System konwywiadowczy po ostatniego pracownika, teoretycznie najmniej związanej ze służbami instytucji, a nawet za przeproszeniem firemki. Każdy, kto jest zobowiązany do obrony ojczyzny powinien być w to włączony. Po prostu. Po prostu. Ale nie mamy pewnej kultury, bo tu... o tym kiedyś chyba też rozmawialiśmy, że cały czas traktujemy współpracę z jakimikolwiek wręcz służbami za donosicielstwo. To gdzieś jeszcze z PRL-u chyba nie wyszliśmy, jakieś tam piżamę może zdjęliśmy, ale papuczki nam zostały. To nie jest PRL, to są jeszcze wcześniej sprawy z zaborcami i tak dalej. To nie jest PRL. To jest dużo szersze, to, to, to aż nawet tak daleko nie chce sięgać. Natomiast no, no faktycznie my to mamy. Mamy zdecydowanie takie nastawienie, ale to nie znaczy, że nie można tworzyć systemu i że ten system nie będzie działał. Być może, być może, Arturze, w tym przypadku my mieliśmy do czynienia z, czym, z takim systemem. Mało tego, w ten system są włączone również podmioty zagraniczne, różnego rodzaju służby partnerskie, z którymi gdzieś tam wymieniamy się, nie wiem, informacyjnie, może i pozainformacyjnie. Tak strzelam tylko w normalnych warunkach, tak to się odbywa przecież. No i jeżeli służby nas o czymś tam informują, nawet nie informują o czymś, tylko o coś się nas pytają, to z takiego pytania już można wysnuć bardzo interesującą informację, prawda? To też jest element tego systemu, to też działa w ramach tego systemu. I teraz jest służba, która to wszystko ma kanalizować, fokusuje się to na niej. W tym przypadku mamy w sprawach wojskowych jedną, a w sprawach cywilnych drugą. I teraz po takim sfokusowaniu taka służba podejmuje działania. I dlatego ja mówię, że to jest sukces takiej służby. Tylko Piotrze właśnie, bo ja o to chciałem zapytać. I tutaj może akurat z tym sukcesem nie do końca się będziemy zgadzali. Bo no, gdzieś tam pewne kropki można by próbować łączyć. Może i nieuzasadnienie, może i powierzchnienie nie, nie, może to zbieg okoliczności. No ale umówmy się, dwa 3 dni wcześniej pojawia się w Polsce szef, no powiedzmy, że najważniejszej służby wywiadowczej świata, mowa oczywiście o CIA. Mhm. Pojawia się on po dwóch, trzech dniach, nagle ciach no bombanie, mhm. że jest zatrzymanych dziewięć osób z zagranicy. Na początku te komunikaty są trochę mniej precyzyjne, potem deczko potem bardziej. Przy okazji też gdzieś tak może mniej oficjalnymi kanałami. Pojawia się temat, że prawdopodobnie źródłem nie jest tylko jeden kraj, a więcej. No i potem mamy takie kolejne wątki. Może na wyrost łączę, ale jednak coś mi się tutaj pokazuje i pisałem o tym również w rozszerzeniu swojego podcastu, czyli w newsletterze na celowniku, o tym, że no znowu bardzo mały. Interwał czasowy i podpisujemy porozumienie z państwem, z którym od bardzo, bardzo dawna nie potrafiliśmy się do końca porozumieć, i to na polu wycieczek, jak się okazuje, wycieczek nie tylko w jedną stronę, ale i drugą. O wycieczkach młodzieży, oczywiście mowa, no i o tym, że ambasador też nasz do tego państwa ma wrócić. No bo jakiś czas temu go mówiąc w cudzysłowie, ewakuowaliśmy. I ja nie mówię, że to nie może być sukces służby po otrzymaniu pewnego sygnału. Tylko pytanie, czy coś, co się dzieje u nas, a mówi nam ktoś o tym z zewnątrz, no staliśmy się jakby narzędziem na poziomie taktycznym w tym momencie, czyli pokazano nam tu, tu i tu, ten i ten i ten, robi to, to i to. No i oczywiście, no podjęliśmy czynności, też na pewno nie było tak, że ad hoc wszyscy się zebrali, wsiedli w samochody i pojechali. Niemniej. No, za dużo czasu nie było, patrząc jeszcze od tego, kiedy była wizyta szefa CIA. Oczywiście wcześniej mogły jakieś sygnały być. On przyjechał, że tak powiem, na, na sam finał całego tego zamieszania. I oczywiście ta współpraca międzynarodowa jest, że tak się wyrażę, bo lubię ostatnio słowo, wybitnie ważna. I ja tego nie neguję i fajnie, bo, bo ona jest. No dokładnie, dokładnie tak jest powiem ci. Nie mniej, tych siatek umówmy się, najpewniej jest. Dużo, dużo więcej. I co mnie ciekawi, a zarazem niepokoi. Cały czas mowa w tych przekazach jest o tym, że jest to siatka szpiegowsko-dywersyjna. Dobra, to ja Ci może ja wyjaśnię jak ja to rozumiem, co? No chętnie. Bo jedno drugiego nie wyklucza. Nie wiem od czego zacząć. Dobra, ale takie króciutkie uwagi wrzucę. Bardzo króciutkie. Chcesz to sobie zapisz, żeby, żeby je później w rozmowie rozwinąć, ale chyba, że będą wystarczające. Mianowicie tak. Pierwsza sprawa. Te rzeczy się nałożyły, ale zauważ, że w polityce międzynarodowej, w stosunkach międzynarodowych nastąpują i nastąpiły tak ogromne przetasowania, że naprawdę podpisanie takiej umowy przez, przez to państwo w żadnym wypadku nie jest niczym dziwnym, ponieważ ono znajduje się w bardzo niedogodnej, niekorzystnej sytuacji po ostatnim porozumieniu w Arabii Saudyjskiej, tak? Zgadza się. I podpisanie tego porozumienia no, było niezbędne. Zobacz, oni podpisali to w czasie, kiedy rząd, jaki obecnie jest w tym państwie, <laughs> nie wiem dlaczego my nie mówimy nazwy tego państwa. No dobra, rozmawiamy o Izraelu. O Izraelu. My się boimy? O co chodzi w ogóle? bo ja nie... nie, no właśnie tak się śmieje Chyba śmieję, obaj żeśmy się tak naczyniamy. I teraz powiem ci, zobacz, rząd, który tam jest, jest to rząd taki z naszego punktu widzenia mocno prawicowy, mocno ortodoksyjny. Dokładnie. Może nie prawicowy, bo prawicowy to byłby proizraelski, a on jest ortodoksyjny, bo on jest prożydowski. To, to jest ta różnica prosemicki. Tak by chyba można to nazwać. Wiesz co, ale właśnie nie chcę tego wszystkiego roztrząsać, bo są dwie różne rzeczy. Mhm. Chodzi o to, że ten rząd, który na pewno nie jest przychylny tym wycie wycieczkom, tak, ale temu, że my chcemy stopować niektóre głupoty, które są na tych wycieczkach robione i gadane, tak? I teraz mimo wszystko podpisuje. Bo jest problem, ale on nie zależy przecież od tej jednej małej informacji. On nie zależy od tego, że tutaj się dzieje, czy wojna na Ukrainie. On zależy od bardzo szerokiego kontekstu międzynarodowego. To jest pierwsza uwaga. Uwaga druga. Mówisz o, o przekazywaniu przez obce służby i że to niby. Ja tak zrozumiałem, że to takie trochę, że my nie wiemy co na własnym podwórku. To tak nie działa. Jeżeli wierzyć generałowi Zacharskiemu, to on pełniąc służbę już w łopie. Przekazywał masę informacji do Korei Południowej o tym, co kombinuje Korea Północna wobec Korei Południowej. A przecież on to z Polski, patrz jak daleko. To tak działa. Czasami nie wiem jakie, ale źródło informacji może znajdować się na drugim końcu świata, nawet na Antarktydzie i stamtąd będziemy mieli informacje, a przecież to nie na naszym terenie. To jest nieważne. Ważne, czy jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu tych informacji i w ich wykorzystywaniu. To jest druga uwaga. I trzecia uwaga. Ten sabotaż, dywersja i grupa szpiegowska. Wywiady, bo mówimy o służbach wywiadowczych, wywiady, które są profesjonalne, nowoczesne, te, które są poważne, na pewno nie robią dwoma, tą samą siecią wywiadu szpiego, tego agenturalnego szpiegowskiego, nie robią wywiadu agentów wpływu i nie robią dywersji i sabotażu tą samą siecią. To są trzy odrębne sieci. Trzy odrębne. I teraz jak ja rozumiem to, że to jest grupa szpiegowsko-sabotażowa. Dywersyjna, Piotrze, nie sabotażowa. Tak, ale sabotaż, dywersja traktuję jako jedno. Przepraszam, okay, oczywiście, okay. że to jest coś innego, ale ja traktuję to jako, że tak, wiem, dywersja, sabotaż jako jedno w tym wypadku. To, to jest w ogóle zresztą typowy podział rosyjski, taki, który już na początku istnienia wywiadu radzieckiego wojskowego istniał, tak? I teraz sabotaż, na czym, na czym dywersja? Dobra, używajmy słowa dywersja i Szpiegostwo polega. Polega na tym, że to nie jest grupa, która miała dokonywać dywersji. To jest grupa, która miała dokonywać rozpoznania. Rozpoznania na rzecz tych grup, grupy czy ludzi dywersyjnych, które miały ewentualnie tej dywersji do dokonać. Oczywiście zakładając, że w ogóle miało do tej dywersji dojść, my na ten temat nic nie wiemy. Ale jest to możliwe, bo ja nie wiem, czy Ty pamiętasz, że Suworow, pisząc o tej swojej niezwyciężonej armii czerwonej. Bodajże w, to była książka Specnas, nie chcę przekłamywać, ale tak mi się wydaje. On napisał, że oni, czyli Gieru, mają rozpoznane doskonale każde skrzyżowanie, każdy rozjazd kolejowy i tak dalej w całej Europie Zachodniej. Wszędzie. I teraz by wychodziło, że coś tu chyba się nie zgadza, co? Znaczy, weźmy pod uwagę, że minęło 30 lat, tak? No to prawda. Ale zobacz, to zaraz do tego wrócę. I teraz tak, w chwili obecnej okazuje się, że no już tego rozpoznania tak nie posiadają. No więc musieli, naturalną koleją rzeczą, że to zrobili. Znaczy, czy zrobili, nie wiem. Tak wynika z tych artykułów i komunikatów, które otrzymaliśmy. Ale z drugiej strony, Piotrze, no też się infrastruktura mocno zmieniła. Teren wokół lotniska na pewno się zmieniał i się zmienia, więc no, jest rzeczą naturalną, że no, przyjechał zespół, który pewne rzeczy miał, nazwijmy to, zaktualizować. Nie? Ale zobacz, jak wiele legend miejskich padło. Mhm. Padła legenda miejska, że Rosjanie mają wszystko rozpoznane. Padła legenda, że jest tutaj tyle ich śpiochów, tyle zostawili za sobą, że po prostu to jest jedna trzecia chyba Polski. To są sami sami szpiedzy i byli Rosjanie, którzy udają Polaków. To wszystko padło. Mało tego, okazuje się, że oni nie mają tak naprawdę wielkich możliwości, oni muszą je tworzyć, tak? I teraz sytuacja, z którą my mamy do czynienia, to jest grupa szpiegowska. Dlatego, że ona zbierała dane, które przekazywała na rzecz dywersji, która miała zostać dokonana. To znaczy, czy miała zostać dokonana, nie mam zielonego pojęcia. Ale tak zakładamy z, tego, z tych komunikatów, które do nas dotarły. Tylko, Piotr, to co mnie niepokoiło w pewien sposób, no to przekaz był właśnie taki. Że jest to właściwie właśnie taka potrójna grupa, o jakiej ty mówisz, czyli pozyskiwanie informacji jako takich, wieloma metodami, technikami. Dwa, że to grupa w sumie dywersyjna, no gdzieś tam tematy terrorystyczne wokół tego biegały. A trzy, że miała w jakiś tam sposób koordynować też działania związane właśnie z działaniem, a właściwie no, z generowaniem pewnego, pewnego wpływu. To mi się kłóci. Tak, ale czy ty zauważyłeś, co ja powiedziałem, jakie zastrzeżenie? No. Że profesjonalne, współczesne, nowoczesne służby... Postępują tak, że rozdzielają te sieci. Czyli chciałeś zasugerować, że... A jeżeli okazuje się, że z tymi sieciami to jest tak jak z rozpoznaniem, które oni posiadali zanim weszli na Ukrainę? Mm -hmm. No o tym nie pomyślałem. Przyznaję się, biję się w piersi. Ale no świadczyłoby to o pewnego rodzaju, nie wiem czy amatorce, bo chyba nie nowych technikach. Nie, nie. Ja bym ci powiedział, że to jest nawet nieszczególnie możliwe, Gdyby nie to, że ja nie pamiętam, czy ty pamiętasz grupę Anny Chapman, tych Anadzie nielegałów, raczej. których rozpracowano i potem że wymieniono, bo oni się w Rosji znaleźli. To byli młodzi ludzie. Sposób ich działania, sposób działania tej kobiety, on pokazuje... Oni, oni byli kompletnie do tego nie gotowi, do tego, co mieli wykonywać. To, to, to była jakaś podpierducha. Ale tu myślisz teraz, że... No bo to trąci pewnego rodzaju amatorką i zdecydowanie zwiększonym ryzykiem w topy oczywiście, to myślisz, że to epizody są? Czy w sumie na tyle już grup najróżniejszych rzucili, że stwierdzili, a dobra, niech wpadnie nawet i ich sporo, ale któraś na pewno, na pewno coś przyniesie? Bo też mi się przypominają takie informacje, które też gdzieś się w dyskursie pojawiały, mówiące o tym, że Białorusini potrafili sobie takie rajdy rozpoznawcze robić praktycznie pod Warszawę. No, no widzisz. I teraz zobacz. W czasie wojny dzieją się takie, a nie inne rzeczy. Wysyła się grupy rozpoznawcze. Która zawsze coś tam. Skądinąd to się tak wiąże z bardzo fajną książką, którą wydał IPN Adama Nogaja o oddziale wywiadowczym Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego w latach 1944-1945. Tam jest właśnie mowa o tym, jak próbowano stworzyć coś, żeby pokazywać, że, jest to, że są to grupy wywiadowcze polskie, tak? Armii Berlinga. W rzeczywistości oczywiście, że były to rosyjskie, ale. Ale tymi wywiadowcami wysyłanymi, te grupy, to, to wysyłano Polaków, żołnierzy polskich wysyłano z oddziału Berlinga. I teraz właśnie odbywało się dokładnie w ten sam sposób na wariata. Na wariata. Wysyłało się ich, mieli z lasów nadawać z terenów ówczesnej III Rzeszy, miano nadawać informacje o tym, co się tam dzieje. Jedni nadawali, inni nie zdążyli nadawać, jeszcze inni w ogóle zniknęli, uciekli, zdezerterowali, dez inni zginęli. Różnie to było. Natomiast to się tak odbywało w warunkach wojennych, po prostu na wariata. I ja nie wiem, czy w tej chwili to się nie odbywa na wariata, ponieważ my nie jesteśmy na wojnie, ale Rosja jest. Tylko zapominamy o jeszcze jednym elemencie, czyli o Białorusi. Bo ja mam wrażenie, że Łukaszenka, jak starał się być taki lekko asykuracyjny i trochę stać z boku, nie dać się do końca w to wszystko wciągnąć i swoją grę prowadzić, żeby jak najwięcej ugrać. Tak myślę, że momentami reaguje nerwowo i trochę teksty jego to. Czasem ile są takim miedwiedziewem, tak? Bo on podobny ma poziom czasem tego, co on mówi. No ale się nie ma co dziwić. No, on działa jak działa, bo działa w takich warunkach, w jakich działa. Białoruś jest częścią Zbira, tak? Więc, czyli w Związku Białorusi i Rosji. Więc, ale, ale z drugiej strony, gdzie tylko może, on, w, on pokazuje odrębność Białorusi. Poleciał do Pekinu jako on, jako Białoruś, nie jako Rosja. Załatwiał, załatwiał pieniądze, które dostał dla Białorusi, nie dla Rosji. Ale jedzie metodami rosyjskimi, by nie powiedzieć radzieckimi czy ruskimi. A jakimi metodami leciała Ukraina do czasów pomarańczowej rewolucji? Rosyjskimi. To prawda. Przy czym wiesz, bo o, o, o co chciałem mocno podkreślić, no zaczął straszyć terroryzmem, który wcześniej, którym wcześniej straszył oczywiście Putin. Po całej tej sytuacji oczywiście z zatrzymaniem, no to zaraz miał wzmocnić granice, mieli się tam pojawić podobno podkreślam podobno. oficerowie KGB i to z długą bronią przesłuchiwać wszystkich, którzy oczywiście mhm. wjeżdżają na, na teren Białorusi. No, tworzy pewien obraz oczywiście mhm. i, na, i na rzecz tego społeczeństwa tej części przynajmniej która kupuje, plus oczywiście w kierunku zachodnim, ale o co w tym wszystkim chciałem spytać. No bo to zaczyna gdzieś tam taki większy obraz nam trochę tworzyć, jak spojrzymy oddalając trochę tą mapę od oczu, tak nie patrząc zbyt blisko. Myślisz, że tak naprawdę to wszystko dąży do tego, że my chcemy kogoś i niekoniecznie jedną osobę wyciągnąć z Białorusi? Bo oczywiście pierwszym, który mi się nasuwa, to, to jest oczywiście nazwisko Poczobuta. Ale być może, a wiemy o co najmniej jednym delikwencie, który też jest do wyjęcia za wschodnie granice. Bo ty teraz mówisz a propos tego, co, co wczoraj powiedział, wczoraj bodajże Łukaszenka powiedział, tak? Że my to wyłapaliśmy ich po to, żeby wymieniać ich tam na wartościowych. Nie wartościowych złapaliśmy, żeby na wartościowych wymieniać. Coś takiego. I Teraz bije się w pierś, wychodzę trochę na głupka, ale nie czytałem tego. Nie wiedziałem. Tak, tak, bo to Łukaszenka coś takiego powiedział, ale no wiadomo, że będzie mówił. Wiesz co, ty mówisz, że oni działają jak Rosjanie, że są tacy prorosyjscy. Ty weź pod uwagę, że Idea mit założycielski mit, o, właśnie mit założycielski Białorusi, Białorusina i bycia Białorusinem w Białorusi, jest oparty na Związku Radzieckim. On jest oparty na, w cudzysłowie, wyzwoleniu, które miało miejsce 17 września, 1939 roku. Ale z drugiej strony, społeczeństwo, mimo wszystko, nieoficjalnie oczywiście, ale jednak ma te mocne zapędy prozachodnie i jak zdaje się Witold Jurasz powiedział w rozmowie ze mną, jeśli się nie mylę, a wydaje mi się, że tak było, że z całej właściwie trójki społeczeństw, czyli Białoruś, Ukraina i Rosja, to te białoruskie jest najbardziej prozachodnie, gdzie wydawałoby nam się, że oczywiście ukraińskie. Wiesz co, białoruski jest bardzo, bardzo polski, a polski jest bardzo białoruski, więc się nie dziw, że oni są prozachodni. Przez całe wieki białorusi... No to... Ale właśnie no Białorusini to też ciężko powiedzieć, ale z historii to tak jest, że wynika, że obywatele ówczesnych państw zdecydowanie byli prozachodni. A skoro oni byli prozachodni, no to i te tereny były bardzo prozachodnie i ludzie w tych siołach, wioskach i miasteczkach i miastach byli również prozachodni. Ale to oczywiście nie jest takie proste, jak ja mówię, bo to była dużo to jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja, bardzo interesująca skąd ale ale to z tego wynika, my zawsze byliśmy jako polacy prozachodni Białorusini też są prozachodni co nie oznacza co nie oznacza że oni chcą tego zachodu dokładnie takiego jaki zachód teraz jest to są dwie różne rzeczy jasne Pierwsze, wiele no, interesujących bym powiedział wątków udało nam się wzajemnie gdzieś wyłowić w żywej w pewien sposób rozmowie bo nie zdążyliśmy zbyt wielu poglądów tak naprawdę wcześniej wymienić no, bo pędzimy z czasem, a chciałbym zapytać: Ja wiem, że trochę to dziecinnie, infantylnie wręcz zabrzmi, ale muszę o to zapytać ze względu również na Twoją historię. Mhm. Abstrahując oczywiście od detali, od tego czym się zajmowałeś, no ale oficjalnie przecież się przyznajesz, jesteś przecież byłym oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dzisiaj już na emeryturze. Jakbyś mógł powiedzieć, oczywiście, takimi słowami, jakimi chcesz. No jak się dzisiaj łapie tak naprawdę szpiegów? Gdzie i czego się tak naprawdę szuka? Gdzie i czego się pilnuje? Gdzie działa się bardziej zabezpieczająco i czeka? A gdzie działa się bardziej tak naprawdę aktywnie? I jak ostatni ten czas według ciebie zmienił pewne realia, że oczywiście nie wiemy jak jest teraz, bo tak przyjmujemy, ale według ciebie, według nas, jak inaczej być może być powinno, niż było w przysłowiowym wczoraj. No, czyli ty znowu chciałbyś nawiązać do tego, jakie zmiany są konieczne, a to jest naprawdę temat rzeka. Nie, Piotrze, nie, nie, nie? nie w tą nie? stronę. Nie, ok. bardziej mi chodzi o te y, szybko zmieniające się realia, nie tylko w Europie, ale i na świecie. I być może zauważasz coś, co naprawdę jest impulsem zmian. Czasy wojen to są czasy kowbojstwa. I u nas takim czasem kowbojstwa była no oczywiście II wojna światowa. Nie traktujmy jako zabawę, boże broń, to mówię o poważnych rzeczach. Ale to był czas taki na pojedynczych jakichś tam bohaterów, Jamesów, Bondów i tak dalej, takich prawdziwych. To jest czas takich wojen, takich okresów no bardzo nieprzyjemnych w historii ludzi, ale... Potem to się kończy, kończy się czas wojny i przechodzi czas pokoju, gdzie pracuje się już zupełnie inaczej. Ja o tym mówiłem, że są takie trzy stany, prawda? I w stanie wojny pracuje się w służby kontrwywiadowcze, bo tylko o kontrwywiady ściśle teraz mówię. Pracują inaczej, w stanie zagrożenia pracują inaczej, a w stanie pokoju również pracują inaczej. I teraz sytuacja jest taka, że my pracujemy w stanie spokoju. Pokoju, przepraszam, w stanie pokoju. To oznacza, że my rozbudowujemy system. Budujemy, testujemy, zmieniamy, rozbudowujemy i tak dalej, i tak dalej. System tworzymy. Ten system był także za PRL-u, żeby być o tym, o tym pamiętać. Wojna zasadniczo na, dobrze się, na dobre skończyła się w Polsce tam ze śmiercią Stalina, no w 56 powiedzmy 3 lata później jak już Urząd Bezpieczeństwa został kompletnie zlikwidowany, tak on już wcześniej przecież, no dobra, nie, nie wnikajmy przyjmijmy taką cezurę tylko, że do 56 roku mieliśmy jeszcze wariactwo i kowbojstwo to był stan wojny i w zupełnie inny sposób służby działały natomiast po roku 56 Przecież, czyli lata 50., lata 60., potem lata 70., ogromna zmiana jakościowa w PRL-owskich służbach specjalnych I, i, i to też się opierało o system, o system i, i potem po transformacji 89-90 również mamy do czynienia z, z systemem, z systemem kontrwywiadowczym. Zburzyliśmy wszystko po to, żeby zbudować zupełnie nowy system. Ten system jest i ten system działa, on działa w oparciu nie tylko o nasze wymysły, ale i o nasze zobowiązania międzynarodowe, czyli na przykład wcześniej było UZE, czyli Unia Zachodnioeuropejska, później weszliśmy do NATO, wszelkie unormowania NATO wprowadziliśmy do naszego systemu łącznie z naszymi mapami mentalnymi, sposobem myślenia. Unia Europejska. To wszystko spowodowało, że ten nasz nowy system kontrwywiadowczy jest bardzo w sposób zachodni zbudowany i on działa. Dlatego ja powiedziałem na początku, że my nie mamy zielonego pojęcia skąd. Ale gdyby to było na przykład ta informacja ze służby, od służby ochrony kolei, to byłoby rewelacyjnie, bo to znaczy, że ten system zadziałał, bo on istnieje. I w ten sposób łapie się szpiegów poprzez system. Dlatego że historia, i to nie tylko nasza historia polska, tylko mi chodzi, mówię o służbach specjalnych, a najbardziej znane są oczywiście u nas amerykańskie obecnie. Więc historia pokazuje, że gro szpiegów wpadło przez przypadek. Ale oni by nie wpadli, gdyby system nie istniał i nie działał. Bo by nie wyłapano sygnałów ostrzegawczych, nawet tych słabych, a system to jest system wczesnego ostrzegania, właśnie ja tego nie powiedziałem, on daje sygnały ostrzeżenia, alerty. Normalnie, jeżeli działają wboimy i działają takie gieroje, to tego nie widać. Jak działa cała, cały system anality z analitycznym włącznie, to widać, że to działa. Bardzo fajnie opisał to. I to właśnie z czego punktu widzenia, Suworow w tej książce Szpieg, on napisał ją tylko na rynek polski, z tego co pamiętam. To jest taka prasa, jak to, jak to u Suworowa, napisana lekko, o, oczywiście o niezwyciężonej armii czerwonej, ale on napisał bodajże chodziło o łuk Kurski, że tam pewien żołnierz zobaczył, zauważył, że Niemcy się zaczynają okopywać. No, i było coś takiego, żeby sprawdzić to dokładnie. Sprawdzał to na każdym szczeblu tej machiny wywiadowczej, było to sprawdzane. To, to był właśnie system, dlatego że wydawać by się mogło, co to za informacja. On widzi, że żołnierz jakiś niemiecki się okopuje, a okazało się koniec końców, że ta informacja powoduje, że Niemcy się okopują. To znaczy, zatrzymaliśmy Blitzkrieg, oni się okopują, czyli stracili impet. I potem doszło do przełamania przecież tam. Oczywiście na rosyjski sposób. Ura i nie liczyli ludzi. Niemniej jednak, z tej jednej maleńkiej informacji tak działa kontrwywiad. Potrzebny jest system, żeby każda, każde ostrzeżenie, każdy alert mógł zostać dostrzeżony i żeby można było dokonać, właści podjąć właściwe działania. To tak najprościej mogę powiedzieć. Nie wiem, czy ty tego oczekiwałeś, ale to tak ma działać. I to tak działa. Ja zdecydowanie chciałbym też temu, znaczy kibicuję temu jak najbardziej, bo jestem zawsze za systemowymi rozwiązaniami. Czasem mam pewne wątpliwości, no niestety, do, do materiału ludzkiego, a raczej świadomości jednostek, które funkcjonują w podmiotach, nie mając właśnie świadomości, jak ważną rolę odgrywają, a często przez, a czasem i przez własnych też przełożonych, czasem przez sami przez siebie tej, tej, tej świadomości nie ma, bagatelizuje się potencjalne. Zagrożenia, tym bardziej, że skoro 50 razy zwróciliśmy na coś uwagę i było to nie trafione, to ten 51 też pewnie nie będzie trafiony i tu jest chyba błąd. Artur, ale zobacz taką rzecz, bo ja mówiąc o tym systemie, mówiłem o pewnej idei, prawda? Ale mhm. właśnie tak jak mówisz, my jesteśmy tylko ludźmi, to są instytucje, i teraz my popełniamy błędy wszyscy. I teraz numer polega na tym, że system może być, ale on może być dziurawy, niewłaściwy, zły, źle działający, w ogóle na złych podstawach, i tak dalej, i tak dalej. A najczęściej jest to tak, że różne rzeczy nakładają się na siebie i dochodzi do takich rzeczy, że ten system oczywiście powinien być lepszy. I ja bym proponował pracować nad ulepszaniem tego systemu w ramach wielu służb niż mówić o reformie służb specjalnych, bo to, powtarzam, jak ktoś myśli, że to służby. Robią tylko, to się głęboko myli, bo robi to system wczesnego ostrzegania, ten ogólnopaństwowy. Nie rozumiano jak administracja państwowa, tylko ogólnopaństwowy jako cała Polska, wszyscy my. I teraz nad tym trzeba pracować. A to, jakie to są służby, to będą, to już musi wynikać ze strategii państwa i z tego, jaki mamy właśnie ten system, jak należy go zasilać, jak należy go obsługiwać, bo te służby mają tylko. Kanalizować informacje z tego systemu i już się nimi zajmować. A niezależnie od tego, prowadzić własne działania różnego rodzaju rozpoznawcze, takie jakie się od wieków prowadzi. No. Niezależnie przecież tak naprawdę od tego, czy robimy to w sposób fatalny, czy robimy w sposób idealny, no jeżeli mamy podmioty, które w swoich tych zadaniach mają kwestie związane z szeroko pojmowanym kontrwywiadem, no jest ten wspólny, wspólny cel. No są, bo muszą następować relacje między nimi. Jak jeszcze to wszystko, a przecież działanie aparatu państwowego musi regulować prawo, no to chcemy czy nie, to będziemy o systemie i tak rozmawiać. Wiesz co, ja to zawsze ja zawsze powtarzam, bo to jest ma świetne odniesienie do biznesu, a konkretnie do wszelkich produktów, które znajdują się na rynku. Jakikolwiek produkt weźmiesz, ebook, kurs jakiś online czy coś. Zrobisz go lepiej niż ten, który zrobił go ktoś. Napisałbyś lepiej, wydałbyś lepiej, wszystko zrobiłbyś lepiej. Ja też. C y tylko, że istota polega na tym, że ten ktoś wrzucił to już na rynek, a ty czy ja nie. I to, co jest na rynku, jest już od razu lepsze niż najlepsza rzecz, jaką ja bym mógł zrobić. I to jest właśnie mamy system. My go mamy. Tylko pracujmy nad systemem, a nie pracujmy tylko nad służbami, zmianami, bo te służby, zmiany i te inne. Przepraszam za wyrażenie pierdoły, tak naprawdę odnoszą się do tego, jak to zrobić, żeby nasi rządzili służbami. Hmm? Opozycja chce tego, rządzący chcą tego i tak dalej. To tylko o to chodzi. Kto ma kontrolę nad służbami? A tu chodzi o system. I o systemie nikt nie mówi, o systemie pisze. Mirosław Minkina przecież napisał w tej swojej książce o gry wywiadów, ten pierwszy taki o te teoretyczne podstawy wywiadu, nie pamiętam jaki tego był tytuł. On dokładnie opisał, jak wygląda system współczesnego, współczesnych wywiadów. I tam można wysnuć na podstawie tego. I to widać, że to jest potężny system. Ale co do zasady się o tym nie mówi. Mówi się o służbach. Służby odniosły sukces, służby poniosły klęskę, czy coś. To tak do końca nie działa. No to zawsze i ze zwycięstwem, z sukcesem, jak i z porażką wiadomo, kto jest ojcem, kto matką, kto ofiarą. I to, i teraz zobacz, na podstawie tego widać, że tym bardziej służby są tylko emanacją administracji państwowej, całego państwa. One są takie, jak państwo, one nie będą lepsze, one nie będą gorsze, one są takie same. A tam, zobacz, jest też taki system cały ochrony kontrwywiadowczej. Czy, czy tak, czy, to teraz my się możemy zastanawiać, czy ta ochrona działa, czy nie działa. Chociażby, na przykład, system sprawdzeń, tak, poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego, które się wydaje, i tak dalej. No masa rzeczy sprawdzanych, masa rzeczy, masa informacji, które, które służba w danym zakresie posiada. I oczywiście pytanie, kto te informacje posiada? Czy wywiad posiada do, 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 do tego dostęp, czy nie posiada? Bo z tego co mi wiadomo, to nie posiada. No to już inne rzeczy. Czy ten system jest właściwie zorganizowany? No jak pamiętam, kiedyś chciałeś, chciałeś to wyłączać tak naprawdę. No ja i uważam, że to powinno być wyłączone. Mhm. Ja tak uważam. Tak Piotrze, bo mi się przypomniało tak powiedziałeś o tej książce szpiek. szybko podbiegłem do półki sięgnąłem po książkę zdając sobie sprawę, że chyba nie przeczytałem ale dość ciekawa informacja jest na okładce, bo chciałbym ją odnieść do pewnych rzeczy, które ostatnio też gdzieś tam się w przestrzeni pojawiają czyli takie lekkie podważanie suworowa tego co pisze. i zobacz, ty powiedziałeś o czym nie wiedziałem że ona wyszła tylko na rynek polski na okładce ma napisane, że jest to uzupełnienie akwarium, Czyli tego największego hitu chyba, chyba najbardziej znanego. Opowiadałeś też o czym, o czym suworow tam pisze. A w specnazie tak. Tak, czy nie odniosłeś pewnego wrażenia, że on może w jakiś sposób też chciał nami sobie też posterować udając tego no, na swój sposób dobrego? Do tego nigdy nie dojdziemy. Nie dojdziemy naprawdę zobacz. Jest tak, że on odzyskał. On, on ma orzeczoną karę śmierci przecież w Rosji w Związku Radzieckim, ale w Rosji mu tego nie ściągnęli. On jest Ukraińcem. On jest Ukraińcem. Tylko, że wtedy Ukraina była częścią ZSRR, była częścią Rosji tak naprawdę. I teraz zobacz, nie mam pojęcia. Kiedy się czyta Suwor... I to jest moje subiektywne wrażenie. Kiedy czytasz Suworowa, a nie znasz kontekstów, Całego tego, o czym on pisze, tych wszystkich rzeczy, które się działy wówczas, to odnosisz wrażenie, że tak, armia rosyjska, Radzie... czerwona armia była niezwyciężona, ona naprawdę była bardzo niebezpieczna i być może nawet naprawdę mogła podbić, tego nie wiemy wówczas, ale ona była niezwyciężona i tylko nas ratuje przed tym to, że tego nie zrobiła, że to są wszystko lwy, którymi rządzą barany, tak? No okazuje się, że na polu walki to nie jest tak, że to są tylko lwy i że nie tylko barany, ale większość baranów faktycznie tym, tym wszystkim rządzi. Znaczy, tak mi się wydaje, bo to też mówię tylko to co widzimy, to co do nas dociera i mówię o czasach dzisiejszych, a nie ówczesnych. Niemniej jednak ja mam wrażenie, że to jest takie, że Suworow pisząc wszystkie swoje książki, on w jakiś sposób podkopywał morale zachodnie, że to no, coś trzeba robić, ale to jednak Rosja jest niezwyciężona. Jego hipoteza, którą udowadnia, że na przykład tam o dwa tygodnie, czy o miesiąc, czy dwa miesiące Hitler, nie, tam chyba o tygodnie jest mowa, wyprzedził uderzenie Armii Czerwonej na Niemcy. To był 22 czerwca 1941. Od czasu kiedy ja przeszedłem na rozumienie w ogóle procesów historycznych, właśnie przez kontekst procesów, te daty czasami mi uciekają. Niemniej jednak, być może tak było, bo rzeczy, które on podaje jako dowody, mogą na to wskazywać. Ale jednocześnie te same dowody mogą wskazywać wcale nie na to, że Rosjanie przygotowywali się do uderzenia. No i tylko, tylko, tylko bardziej do spacyfikowania tych obszarów na przykład. Bo mówimy o obszarach zachodnich, czyli tak naprawdę o ziemiach dawnej II Rzeczpospolitej. A tam już się wywózki odbyły najpierw elit, tak? I tak całych nie wywieźli. No, i tak możemy, możemy, możemy sobie dyskutować, natomiast zdecydowanie tak, wydaje mi się, że można odnieść wrażenie, że tak jest z Suworowem. A jeżeli on jest rzucony jako agent wpływu, który miał, miał tę morale zniszczyć, no to tak naprawdę mu się udawało, bo to bardzo na podświadomość działało. Ale ja nie wiem, ja nie chcę mówić, bo być może jest to całkiem poważny i, i, i uczciwy i prawdziwy człowiek, który po prostu ma złamane życie, bo nie może mieszkać u siebie na Ukrainie. No. To są służby, tego nigdy nie wiadomo. To tylko możemy gdybać, to jest kraj na luster, nic więcej. Wyjąłeś mi to z ust, czarne lustra, gra pozorów itd., tak itd. Tak Piotrze, no jak zwykle, wątków masa, i mam nadzieję, że też tym samym udało nam się trochę Państwa pobudzić przede wszystkim do samodzielnego myślenia. Ale oczywiście do interakcji z nami także, więc jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania uwagi, uwagi z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Ja jestem mało mądry, albo może Piotr jest też podobny, piszcie, komentujcie. Myślę, że w następnym wydaniu smutnych panów dwóch jak najbardziej do tego wszystkiego się odniesiemy. Piotr, krótka odpowiedź jednozdaniowa. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że komunikaty, które się pojawiały, to taka mała forma podsumowania. Że to grupa właściwie o trzech zadaniach, czyli że z jednej strony szpiegowska, z drugiej dywersyjna, a do tego jeszcze agenci wpływu. No bo w pierwszym momencie można było pomyśleć, że to przekaz był taki nasz, żeby uwiększyć ich roli, ewentualnie za przeproszeniem dowalić im kolejnych paragrafów. Niekoniecznie nie musi polegać na prawdzie. Jednozdaniowo. Niekoniecznie musi po polegać na prawdzie, albo prawda jest znacznie bardziej skomplikowana. O! Bardzo dobrze, cieszę się, że to powiedziałeś. Dzisiaj dla Państwa przy mikrofonach dywagowali. Artur Dubiel na celowniku oraz Piotr Herman, czyli szpiegul.pl. Dziękujemy serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na następne nasze spotkanie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.